Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, czy tradycjonalizm to herezja. Zapraszam. Kanał Apologetyka postanowił podjąć polemikę z szeroko pojętym tradycjonalizmem, czy to w komentarzach pod moimi materiałami, czy to również w osobnym materiale, który również oczywiście podlinkuję w opisie. I postanowiłem się krótko do tego materiału odnieść. Pierwotnie chciałem poczekać na zakończenie jakby całego cyklu, który autor tam zapowiedział. Jednak myślę, że nazbierało się już dosyć materiału, żeby się do tego odnieść. Będę się odnosił przede wszystkim do tego filmu. A więc najpierw autor zadaje pytanie, czy raczej stawia tezę, że tradycjonalizm to jest herezja. Otóż faktycznie w XIX wieku była herezja nazwana tradycjonalizmem, jednak było to zupełnie co innego niż to, co dzisiaj określamy mianem tradycjonalizmu, to znaczy ta XIX-wieczna herezja twierdziła, że Boga nie można poznać światłem naturalnego rozumu. Przeciwko niej było skierowane nauczanie Soboru Watykańskiego I, które w swojej konstytucji Dei Filius stwierdza, że, czy w zasadzie dogmatyzuje, że Boga można z pewnością poznać światłem naturalnego rozumu poprzez poznawanie stworzeń. I to faktycznie jest pewna nauka Kościoła katolickiego. Jest to dogmat naszej wiary, że Boga można poznać z pewnością światłem naturalnego rozumu poprzez poznanie stworzeń. I takich tradycjonalizm, który to neguje, faktycznie jest herezją. Natomiast przypominam, że słowo herezja oznacza zanegowanie jakiegoś dogmatu, jakiejś prawdy wiary, która została oficjalnie ogłoszona, która stała się dogmatem. Oczywiście wobec szeroko nawet pojętego tradycjonalizmu w tym współczesnym tego słowa znaczeniu zupełnie nie da się postawić takiego zarzutu, że jakaś prawda wiary zostaje tutaj zanegowana. Autor sugeruje, że tradycjonaliści z jednej strony uznają nieomylność papieską, a z drugiej ją kwestionują. Otóż nie, my po prostu uznajemy ją tak, jak jest ona zapisana. Otóż nieomylność papieska ma bardzo konkretne warunki. Wierzymy w nią tak, jak w nią wierzyć należy. Nieomylność papieska, jak sam autor w swoim materiale przyznaje, dotyczy prawd wiary i moralności, które papież ex cathedra uroczyście poddaje wszystkim wiernym do wierzenia. A więc to są dogmaty wiary. To jest nieomylne nauczanie papieża. I ta władza została przekazana Kościołowi, aby mógł przekazywać objawienie. Natomiast zwykłe magisterium Kościoła jak najbardziej może być omylne. Oczywiście jesteśmy winni takiemu magisterium posłuszeństwo, jednak może się zdarzyć, że Kościół tam zbłądzi, a tym bardziej może się zdarzyć, że Kościół zbłądzi w zwykłej, jakby codziennej praktyce duszpasterskiej. I tak się stało już za czasów apostołów, że nawet wtedy, kiedy trwało jeszcze objawienie, Święty Piotr popełnił błąd. Tutaj pewnie autor zwrócił uwagę na to, że to był właśnie błąd takiego tradycjonalizmu, czyli trzymania się starych zasad jeszcze ze Starego Testamentu. Natomiast to nie ma dużego znaczenia. Wtedy Święty Piotr również popełnił błąd i Święty Paweł musiał go upomnieć. Sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył, pisze w swoim liście do Galatów w 2 rozdziale, werset 11. A więc jak najbardziej w takim zwykłym życiu Kościoła hierarchia może się pomylić. I nawet to zwykłe magisterium Kościoła może być, jest omylne, może się pomylić, to co oczywiście nie zdarza się często i oczywiście katolik jest zobowiązany do posłuszeństwa wobec magisterium, powinien je szanować. Jednak, jeśli mamy do czynienia z konfliktem magisterium, jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie obecna praktyka duszpasterska jest sprzeczna z tym, co Kościół robił i nauczał wcześniej, no to wtedy powinniśmy być posłuszni temu, co Kościół robił i nauczał
zawsze. A więc my uważamy, że Rzym nie naucza w tej chwili bezpośrednio, ewidentnie jakiejś herezji. Jednak uważamy, że jego nauczanie wielokrotnie nie jest spójne z podstawowymi prawdami wiary. Nauczanie i życie Kościoła dzisiaj nie jest spójne, moim zdaniem, z podstawowymi prawami wiary. Na przykład nasz cel jest nadprzyrodzony. To znaczy, że on przerasta naszą ludzką naturę. Oznacza to, że musimy być wszczepieni w Chrystusa, aby móc do Niego dojść. Nie osiągniemy nieba naszymi naturalnymi siłami, bo ono przerasta nas w sposób nieskończony. Jest to bowiem szczęśliwość samej Trójcy Przenajświętszej. Potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa i odbywa się ono poprzez chrzest. Tutaj mogą być pewne wyjątki. Osoby, które wchodzą, zostają wszczepione w Chrystusa nie poprzez chrzest wody. O tym mówiłem w moim materiale, czy poza Kościołem jest zbawienie. Jeśli będę pamiętał, to podlinkuję go w opisie pod filmem. Natomiast tutaj tylko co do zasady. Powołanie jest nadprzyrodzone, potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, odbywa się przez chrzest, a chrzest został przekazany Kościołowi zbudowanemu na świętym Piotrze. Są to wszystko fundamentalne prawdy wiary, wielokrotnie potwierdzane w historii Kościoła przez magisterium, wierzone przez wszystkich i zawsze w Kościele. Dzisiaj jednak, pomimo tego, że nikt z hierarchów Kościoła, albo prawie nikt nie przyzna, nie zaneguje tak otwarcie tego, że potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa po to, aby dojść do zbawienia, to jednak w praktyce życia Kościoła i takiego codziennego nauczania Kościoła te prawdy nie istnieją. To, że potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, aby dojść do zbawienia, zostaje zupełnie zapomniane. Co więcej, są praktyki takie duszpasterskie, które w zasadzie ewidentnie to negują. Jeśli obchodzimy Dzień Islamu i w ogóle nie mówimy jednocześnie o konieczności nawrócenia. Obchodzimy, świętujemy więc niejako islam w Kościele katolickim. To aż trudno mi to przechodzi przez gardło, że świętujemy w Kościele katolickim taki dzień. Raczej należałoby powiedzieć, że hierarchia zmusza wiernych do robienia takich dziwnych rzeczy. W każdym razie, istnieje taka praktyka tych dni islamu, jednocześnie Kościół nie mówi wcale o tym, że właśnie chociażby wyznawcy proroka muszą się nawrócić. To w ogóle nie istnieje w przekazie Kościoła, jednocześnie niejako właśnie organizuje się jakieś uroczystości, żeby pokazać najwyraźniej, jaki to islam jest piękny i wartościowy i tak dalej. Nie, te dni islamu nie istnieją ewidentnie po to, aby dyskutować, bo żadna realna dyskusja się tam nie odbywa. Jest tylko i wyłącznie właśnie takie wspólne świętowanie, wspólne celebrowanie, które zupełnie nie ma na celu prowadzenia tych muzułmanów do wiary. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że nikt im nie mówi w nauczaniu Kościoła, nikt im nie mówi, że oni mają się nawrócić, że oni potrzebują Chrystusa do zbawienia. Więc Kościół wysyła sygnał, że nie trzeba przyjść do Kościoła, że nie trzeba się ochrzcić, że nie trzeba tego wszczepienia w Chrystusa. Taki sygnał jest cały czas wysyłany. Kościół od wielu, wielu lat nie mówi ludziom, że mają się nawrócić, że potrzebują przyjąć chrzest do zbawienia. Pomimo tego, że nikt tego oficjalnie nie zaneguje, czy prawie nikt tego nie zaneguje tak po prostu otwarcie, to jednak w praktyce to nie istnieje i to jest tragedia, to jest zdrada. Sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Możemy to powtórzyć za świętym Pawłem w tym przypadku. Nie mówienie o konieczności nawrócenia, nie mówienie o konieczności przyjęcia chrztu, nie mówienie o konieczności wszczepienia w Chrystusa, to jest coś, co wymaga naszego sprzeciwu i wymaga tego, żeby powiedzieć Kefasowi naszych czasów, że nie zgadzamy się na to, że nie ma prawa przemilczać tych fundamentalnych prawd naszej wiary. Później pojawia się kwestia nowych kanonizacji. Autor zarzuca bractwu, że bractwo jakby nie mówi o świętych po kanonizowanych po Soborze Watykańskim II jako o świętych. Otóż bractwo, ze względu na to, że procesy kanonizacyjne zmieniły się drastycznie, zostały drastycznie uproszczone po Soborze Watykańskim II, bractwo nie oddaje publicznej czci tym świętym, jednocześnie nie wypowiadając się publicznie na ten temat. To znaczy nasze stanowisko jest takie, że nie oddajemy czci, nie
robimy jednocześnie jakby publicznej polemiki, w sensie negowania ważności tych kanonizacji, przyjmujemy zasadę, że nie oddajemy czci i pozostawiamy tą kwestię przyszłemu magisterium, a więc magisterium Kościoła niech ono w przyszłości rozstrzygnie, czy te procesy kanonizacyjne tak bardzo uproszczone, tak bardzo zmienione, tak proste, tak w porównaniu do tych poprzednich, do tych, które były wcześniej, tak bardzo, bardzo skrócone i ułatwione procesy, czy należy je traktować tak samo, jak były traktowane te poprzedsoborowe procesy kanonizacyjne. Niech to oceni przyszłe magisterium. My na razie po prostu powstrzymujemy się od oceny tej sytuacji. Mamy wątpliwości, dlatego zachowujemy wobec tego pewien dystans. Następnie autor tego filmu z kanału Apologetyka mówi o tym, że Pan Jezus znosi rozwody, podnosi prawa moralne na wyższy poziom. Pierwszy Sobór Powszechny znosi w ogóle całe, wszystkie przepisy Starego Testamentu, czyli jakby dochodzi do ogromnych zmian, a więc dlaczego by Kościół teraz też nie mógł nagle gwałtownie się zmienić? Otóż tutaj warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz. Za życia apostołów mamy do czynienia ze zmianą testamentów. Stary Testament właśnie się wypełnia. Pan Jezus mówi właśnie o tym, aż się wszystko wypełni. Stary Testament właśnie się wypełnia właśnie w Nowym Testamencie. Za czasów apostołów trwa jeszcze to wielkie publiczne objawienie. Tutaj posłużę się wielkim zbiorem dokumentów Magisterium Kościoła przygotowanym przez Denzingera. Będę cytował z pierwszego Soboru Watykańskiego, to jest Konstytucja Dogmatyczna Pastor Eternus. Neque enim petri successoribus spiritus sanctus promissus est ut eo revelante novam doctrinam pate fecerent, sed ut eo assistente traditam per apostolos revelationem sue fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Co znaczy tyle, że następcom świętego Piotra został obiecany Duch Święty nie po to, aby przynosili nową naukę, nowe objawienie, ale aby głosili to, co zostało wcześniej przez apostołów objawione. Wielkie to objawienie trwa do śmierci ostatniego apostoła. Czyli jakby kompetencja apostołów jest dużo, dużo większa. Oni przynoszą nam objawienie oczywiście i oni są zależni od tej treści, którą po prostu przekazał Jezus Chrystus, którą oni otrzymują, ale mimo wszystko właśnie wtedy trwa objawienie. To jest ten moment zmiany testamentu, właśnie kiedy wypełnia się Stary Testament, czyli porównywanie Soboru Jerozolimskiego, kiedy właśnie jeszcze trwa objawienie, do Soboru Watykańskiego II jest mocną niekonsekwencją, mocnym naciąganiem. To jest inna sytuacja. Biskupi mają za zadanie tylko przekazywać to, co zostało objawione, natomiast do apostołów skierowane jest objawienie i oni wypełniają to, co Pan Jezus, do czego Pan Jezus ich zobowiązał. On im przekazał, że właśnie tego nowego wina nie wlewa się do starych bukłaków i oni później określają, jak to ma w praktyce wyglądać. Określają właśnie, że nie zachowujemy już tych przepisów Starego Testamentu ze względu na to, że wypełnia się już ten Stary Testament. Jest to troszeczkę inna sprawa. Tutaj zacytuję jeszcze jeden fragment, to jest z dekretu świętego Piusa X Lamentabili, gdzie święty Pius X popełnia, nie popełnia, bynajmniej potępia błędy modernistyczne. Pisze on tutaj o tym, że właśnie jako potępiony błąd modernistów podaje: Revelatio objectum fidei catholicae constituens non fuit cum apostolis completa. A więc potępione zostaje zdanie modernistów. Objawienie, które tworzy obiekt wiary katolickiej, nie zostało zamknięte wraz z apostołami. Nie skończyło się wraz z apostołami.
to jest błąd modernistów. Moderniści twierdzili właśnie, że objawienie niejako trwa dalej. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że objawienie to zostaje uroczyście potępione, to zdanie zostaje uroczyście potępione. Trzeba jasno powiedzieć, że objawienie kończy się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła i później biskupi muszą już tylko przekazywać to, co zostało objawione. Druga rzecz, którą warto tutaj dodać. Oczywiście, że papieże mają autorytet, oni mają tu władzę wiązania i rozwiązywania. To znaczy, jeśli chodzi o taką praktyczną władzę rządzenia Kościołem, właśnie kwestie dyscyplinarne czy liturgii, to oczywiście, że papieże mają tutaj władzę i wszyscy mają taką samą władzę. To znaczy, papież ma władzę reformowania rytów. Tego zupełnie nikt w Bractwie Świętego Piusa X nie neguje. Natomiast wciąż pozostaje pytanie, gdy mówimy właśnie o praktyce duszpasterskiej, o regulacjach, o reformie liturgii, wciąż pozostaje pytanie otwarte o zasadność. To jest to zwykłe magisterium, gdzie trzeba stawiać pytanie o zasadność. Czy na przykład zniesienie przysięgi antymodernistycznej było słuszne? Nie jest dla nas problemem to, że Paweł VI znosi przysięgę antymodernistyczną tak po prostu. To nie jest problem, że jeden papież ją ustanowił, a drugi ją znosi. To jest zupełnie normalne. Oczywiście, że i jeden, i drugi ma prawo ustanowić taką przysięgę i ją znieść. Autor właśnie tam twierdzi, że to dla nas jest zupełnie nie do pomyślenia i nie możemy sobie wyobrazić, jak to może być, że Paweł VI znosi taką przysięgę. Przecież ona została ustanowiona przez papieża. Oczywiście, że ma prawo. Chodzi o to, czy to było słuszne, czy przypadkiem nie było tak, że ta przysięga antymodernistyczna właśnie w tym czasie była bardzo potrzebna i Paweł VI zniósł ją po prostu dużo, dużo, dużo za wcześnie i że powinna ona była jeszcze obowiązywać przez wiele lat, bowiem właśnie modernizm podnosił głowę. To jest to, co my twierdzimy, że po prostu przysięga modernistyczna została zniesiona w bardzo złym czasie, wtedy, kiedy modernizm kwitł. Nie odmawiamy mu tego prawa, tylko twierdzimy, że był to najgorszy możliwy moment na jej zniesienie. Czy dalej autor twierdzi, że quo primum zakazywało jakichkolwiek zmian w rycie. Tak, dlatego też te zmiany, które wprowadzał czy Święty Pius X, czy inni papieże do czasów Jana XXIII, one nie dotyczyły samego rytu, tak? Dotyczyły kalendarza, dotyczyły tego, co jest po mszy, przed mszą. Faktycznie sam ryt tutaj pozostawał niezmieniony, natomiast co do zasady, autorytet Piusa V jest dokładnie taki sam jak każdego innego papieża, w sensie autorytet prawny, ich władza jest taka sama i tutaj można by teologicznie dyskutować, to jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat, w jaki sposób inni papieże powinni byli się odnieść do quo primum, jeśli chcieli reformować liturgię, mając ten sam stopień władzy. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. My nie negujemy tego, że papież miał władzę dokonywać jakiejś reformy liturgii. Taką władzę papież zasadniczo ma. Można by dyskutować, czy papież miał władzę zabronić odprawiać mszę według mszału Piusa V, bo tam ewidentnie tak, to jest kwestia moim zdaniem właśnie bardzo ciekawa teologicznie i to tutaj można by było dyskutować. Natomiast nie twierdzimy, tak jak sugeruje autor w swoim materiale, że w ogóle papież nie miał prawa ani znieść przysięgi antymodernistycznej, ani dokonać jakiejś reformy liturgicznej. My twierdzimy, że te zmiany były po prostu bardzo niekorzystne, zrobione bardzo nieroztropnie, zrobione na niekorzyść wiary. Przysięga antymodernistyczna w bardzo złym momencie, a nowa msza została zreformowana zgodnie z modernistycznymi tezami, co przyczyniło się, naszym zdaniem, do kryzysu wiary i do wielkiej tragedii w zrozumieniu kapłaństwa, charakteru ofiarnego, rzeczywistej obecności i tak dalej, i tak dalej. Tutaj również odsyłam do innych moich materiałów na ten temat. Dalej, autor na kanale Apologetyka twierdzi, że większość tradycjonalistów nie odróżnia tradycji apostolskiej od małej tradycji, od tych zwykłych zwyczajów. Myślę, że jest to trochę pochopne stwierdzenie, być może jakaś część nie odróżnia, natomiast większość to podejrzewam, że jednak jest to przesadzone. Jednak przy tym wszystkim warto pamiętać, że tradycję apostolską badano, szukano jej właśnie w tym, co zawsze i wszędzie przez wszystkich było wierzone. W ten sposób szukano tej tradycji apostolskiej i w jaki sposób badano, co jest kanonem Pisma Świętego. Sprawdzano, co zawsze i wszędzie było za kanon Pisma Świętego uznawane.
Święty Wincent z Lerynu w swoim komunitorium formułuje zasadę, która właśnie to określa, którą Kościół Święty przez wieki właśnie uznawał za bardzo trafną. Mianowicie, że Kościół powinien dbać o to, aby zawsze zachowywać, wierzyć w to, co wszędzie, co zawsze i przez wszystkich było wierzone. Czyli właśnie ta zasada tej tradycji, tej powszechności w Kościele jako zasada rozpoznania tego, co należy do tradycji apostolskiej, to co zawsze przez wszystkich wszędzie było wierzone. Na zakończenie autor mówi o tym, że Święty Paweł w liście do Galatów, gdy mówi o tym, gdybyśmy choć my lub anioł z nieba głosił inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Mówię o tym, że my się często, jako tradycjonaliści, często się powołują na to, natomiast właśnie Święty Paweł tutaj ostrzega przed tradycjonalistami, bowiem to są ci, którzy chcą zachowywać zwyczaje Starego Testamentu. Uwaga, to wszystko jedno wobec kogo, czy o kim tutaj Święty Paweł mówi. Faktycznie on ostrzega tutaj przed judaizującą sektą, która chce zachowywania przepisów Starego Testamentu. Jednak to nie ma znaczenia, znaczy ma znaczenie, ale to dotyczy każdej błędnej nauki. To nie ma znaczenia, jaka to jest nauka, w sensie o każdej nauce można tak powiedzieć. To jest zdanie, które jak najbardziej obowiązuje ogólnie. Gdybyśmy my lub anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty. Każdy, kto głosi inną Ewangelię niż tą, którą głosili apostołowie, niech będzie wyklęty. Nikt nie ma prawa, zwracam na to uwagę, że Święty Paweł mówi nawet my, czy nawet apostołowie, pomimo tego, że wtedy jeszcze trwa objawienie, nawet oni nie mają prawa głosić tego, czegoś innego niż to, co już ogłosili. Czyli nawet oni, właśnie oni otrzymywali to objawienie, nawet oni nie mogą przekazać innej Ewangelii, nawet oni tam nie mają prawa czegokolwiek zmienić, a tym bardziej ich następcy, tak? Ich następcy mają słuchać dokładnie tego, co oni przekazali, co apostołowie przekazali. To ich słowa są dla nas objawieniem. I dlatego tym bardziej jeszcze apostołowie muszą pilnować tego, żeby to była dokładnie ta sama Ewangelia, żeby to było dokładnie to samo, co apostołowie nam przekazali i nic innego. I zwracam uwagę na to, o czym mówiłem chociażby na początku. Kwestia właśnie nadprzyrodzoności naszego powołania, konieczności wszczepienia w Chrystusa, konieczności przyjęcia Chrztu Świętego, fundamentalnej zasady idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i obecnej praktyki duszpasterskiej, gdzie praktycznie to nie istnieje. Kościół nie mówi od wielu, wielu lat, że muzułmanie na przykład mają się ochrzcić, że to jest ich obowiązek, to jest kwestia ich zbawienia dusz. Tak jak wspomniałem, mogą być przypadki, gdzie człowiek w fałszywej, nieobjawionej przez Boga religii się zbawi, ale zbawi się pomimo tej fałszywej religii. I trzeba robić wszystko, żeby tych ludzi do chrztu prowadzić, do Chrystusa prowadzić tak dobrze, jak potrafimy. I zaniechanie tego jest straszliwym błędem, które upoważnia nas do tego, żeby powiedzieć za świętym Pawłem sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.